Noworoczne dziady, jukacy i szlachcice, czyli postaci popularne na Śląsku, a zwłaszcza na Żywiecczyźnie. Tradycja kolędowania dziadów noworocznych tak mocno wpisała się w kulturę i obrzędy subregionu, że od 2016 roku zasila Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Aby dziady mogły w przestrzeni publicznej być nie tylko przy okazji Nowego Roku, we wtorek w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce otwarto wystawę poświęconą obrzędom. Dzisiejsze otwarcie galerii dziadów noworocznych i szlachciców w Milówce połączone zostało z krótką prelekcją na temat zrozumienia istoty tych dwóch bardzo ważnych dla regionu Żywiecczyzny grup, które pojawiają się w okresie zimowego świętowania. Tego typu galeria, jak wszystkie galerie wystawy, pozwalają ochronić tradycje, pozwalają jako dokument przyglądać się. Są właśnie formą dokumentu, z którego zawsze możemy czerpać. Dokumentują pewien moment, pewien etap w pewnym środowisku. Dziady to zazwyczaj grupa licząca kilkanaście osób, która dla zabawy przebiera się w rozmaite stroje. Są wśród nich konie, cyganie, niedźwiedzie, diabły czy śmierć. Dzięki inicjatywie galerii będzie mógł teraz podziwiać je każdy, kto nigdy nie miał okazji zobaczyć obrzędu na własne oczy. Galeria mogła powstać dzięki owocnej współpracy z etnografami zajmującymi się zagadnieniem dziadów. W tworzenie strojów do galerii zaangażowani byli aktywnie członkowie grup obrzędowych. To oni tworzyli te postacie właściwie ze wszystkich zespołów, ze wszystkich grup obrzędowych z terenu Żywiecczyzny. Tworzyli, przygotowywali stroje po to, żeby tak pięknie wyglądały dzisiaj, żeby można było je podziwiać. Także z tego miejsca myślę, że trzeba im bardzo serdecznie za to podziękować, za to ich zaangażowanie. Galeria to jest miejsce, które poświęcone jest im, więc myślę, że to też sprawia, że oni też są dumni, że powstało takie miejsce, że ta ich tradycja, że to ich kolędowanie zostało w ten sposób jeszcze docenione. Podczas oficjalnego otwarcia galerii obecni byli przedstawiciele grup etnograficznych, etnolodzy, folkloryści, ale również osoby zasłużone dla dziadów noworocznych i szlachciców. Zaproszono również parlamentarzystów i władze okolicznych gmin. Naturalnym zagospodarowaniem tego miejsca było stworzenie takiej tutaj funkcji, takiego przeznaczenia, żebyśmy nie musieli udawać, żebyśmy nie musieli wymyślać nie wiadomo czego. Także odwołaliśmy się do wieloletniej tradycji tego, z czego Milówka i Żywiecczyzna słynie i postanowiliśmy uhonorować wszystkich tych mieszkańców naszej gminy i powiatu żywieckiego, którzy w tym czasie przejścia ze starego roku do nowego dbają o to, żeby nam przypomnieć, jakie były zwyczaje, obyczaje, z czym się wiąże końcówka roku i początek roku, jakie mamy nadzieje, oczekiwania związane z nowym rokiem. Bo to właśnie przejściu ze starego w nowy rok ma służyć tradycja stanowiąca niejako wejście w lepszą rzeczywistość. Galeria dziadów noworocznych i szlachciców umieści się w zabytkowym budynku z 1922 roku.